Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry God of War Ragnarok. Tak, w poprzednim odcinku była jedna z najbardziej epickich pod względem wizualnych walk. Chodzi mi tutaj o walkę z Thorem. No i teraz musimy uciec. No i tak Kratos się... Bracie! A, myślałem, że on Miałem idzie po iść cię chaosu. szukać. Jesteś ranny? Żyć żyje. A ty? Ej, Atreus! Ale Odyn sobie nie poszedł. Przecież. To co Odyn do ciebie mówił? Czego on chciał? Chciał zapłacić za dach i zaprosił mnie do Asgardu. Serio? Nie Odyn. słyszałem, o czym mówiliście. Zaprosił cię do Odmówiłem. Asgardu. Oczywiście. Wiesz co, Atreusia, nie byłbym taki pewny, czy ty mu odmówiłeś. Dobrze. Dlaczego szukałeś Tyra? nie wydaje mi się, że Gdybym ci powiedział, że go Atreus szukam, odmówił, wiecie? zabroniłbyś mi. Ukryłeś prawdę przede mną. Chciałem ci powiedzieć. Naprawdę, ale. Skoro już wiesz, musisz coś zobaczyć. Nie! Uwierz mi, to coś, co mogę. Uwierz! No, w Jak sumie mam ci racja, no jak uwierzyć? mam Atreusowi uwierzyć, jak już Spróbuj, proszę. okłamał mnie na samym Pokażę ci, początku. co znalazłem. Zresztą, Odyn nie da nam spokoju. Thor Racja. też. Mogą tu w każdej chwili wparować i tak po prostu zniszczyć wszystko, co Wiesz co, mamy. nie widziałem potęgi Odyna, a Tora się Ale trochę jest pewien obawiam. sposób, żeby się ich pozbyć. I chyba wiem jaki. Chodź. Ragnarok jest takim sposobem, ale jest to bardzo głupi sposób, bo wywołasz zagładę wszystkich dziewięciu światów. No i bierzemy ostrza chaosu. Kurde. Ja w poprzedniej części nie miałem okazji nimi w ogóle Spadłeś. powalczyć. Nice. A to co? Co to jest? Ze świecidełka. A, spakuj się, czyli weź kołczan i strzały i łuk, rozumiem. Nie wiem, jaką się jeszcze kanapeczkę na drogę. No nie ma nic więcej przecież. Pancerz wyposażenie poprawia statystyki, bla. Czyli mamy jakiś pancerz. Dziś nie by zobaczyć pancerz na dół. Użyj pancerza, wybierz nowy element pancerza. Obrona 2. Siła 3, obrona 6, siła 5, obrona 3. Potęgi Widara, pancerz łuskowy. Wolę siłę, będę szedł w siłę klasycznie. Lewiatan, mam jakiś trzonek, wściekła masakra 2. Aha. Ostrza chaosu. Czy ja coś mam? Staw w rękojeści? Nie. Tu mamy wszystko ok. Tu też. Czekaj, bo pancerz jeszcze. A, czyli tylko i wyłącznie klatę mogę zmienić, tak? Tak. Dobra. To idziemy. Że on naprawdę sobie nie zostawił tych pancerzy z poprzedniej części. Jesteś gotów? Idź. No to się faktycznie, Atreusie, spakowałeś. No ale masz kołczan, strzały, łuczek, wszystko masz w sumie. Dobra, pokażcie mi, jak się używa lewiatana. A teraz co wziąłeś? Tą drach? Nie drach. Ten pieniążek? Za Weź dach? mnie trzeba, tyła chudro! Tak, ten pieniądze gdzie. Dobra. Tak wyciągam lewiatan. A jak mam? O, Odyn. Tak jak jego syn przed nim, taki sam Odyn zawitał w naszym domu. Nie pragnie pomścić Baldura, zamiast tego mówi o pokoju i bierności. Odyn twierdzi, że Atreus szuka Tyra i poprosił o zanie
Pchanie tych dążeń. Nie podoba mi się to, że wie więcej o poczynaniach mojego syna niż ja. I choć nie pochwalam tego, co Atreus zrobił za moimi plecami, to z pewnością nie pozwolę, aby bogowie tego świata przychodzili do mojego domu i nam rozkazywali. Jeśli Odyn nie chce, abyśmy odnaleźli Tyra, zapewne właśnie na tym powinniśmy się skupić. Muszę zaznaczyć, że zaproponował zakopanie topora wojennego, jeśli odpuścimy. Może w innych okolicznościach przystałbym na jego propozycję, ale jego groźby wobec Frey to uniemożliwiły. Może i ona stanowi dla nas zagrożenie, lecz zjednoczenie sił przeciwko niej z jej byłym mężem byłoby niedopuszczalne. Okej, okay. A jak mam wziąć... No! Tak! Kurczę. I osłyszałem, że będę miał fajne komba. I co, i teraz mam jeszcze... drzewko ostrzych osu? Tak. Mam w ogóle... Czuję, że będzie to moja ulubiona broń. Zmiana lodu w parę? No nie, bo tu bym musiał zmieniać cały czas broń. Atak Hyperiona. Po przybiciu wroga przyciągnięciu Hyperiona. Przytrzymaj R1, by przyciągnąć się do znajdujących na ziemi wrogów. Palący unik. Młynec okej. Okay. Pęd chaosu. Szał chaosu. Chciałbym serię mieć całą. A ja też mogę je naładować? Mogę. Tylko nie mogę dwóch naraz. Szkoda. Dobra. Atreus. Tu jesteś, dobra. No, prawa. Do świątyni w dzikim lesie. Czemu? Świątyni? Będzie wyjaśnić na miejscu. Odyn mówił coś jeszcze, gdy byłeś na zewnątrz. Tak. Że Jotunheim już go nie obchodzi. Że nie interesują go sekrety gigantów. Wątpię. Sam odparł Ragnarok. Myślisz, że wie, że giganci nie żyją? Bardziej mnie niepokoi, że już go to nie obchodzi. Co on knuje? Bardzo wątpię, stało? Że go to nie obchodzi. Tak blisko domu? Łupieżcy zwalczają się nawzajem? To nie ich strzały. Jest tu coś innego. Co, znowu draugry nasze ulubione? Bezużyteczne. Dobra. Prawie na moście. O, most się rozpadł. Trzeba znaleźć inną drogę do świątyni. Czemu zapuszczałeś się? Bo to nie tak, że jesteście obydwoje bogami i możecie normalnie przeskoczyć. A, czyli tak tylko od samych osób możemy robić. Żeby to ściągnąć. Nie jestem głupi. Nie aż tak. Ten wciąż żyje. Który? Przypatrz się. Dawaj! Dobra, już mi się podobają te ostre chaosy. Chyba nie ma co liczyć na to, że ich wróg będzie naszym Bardzo mi przyjacielem. Się podobają. No, łupieżce HL pokażę tylko na chwilę. Bo już w poprzedniej części bardzo dużo go widzieliśmy. Tylko, że ostrza chaosu trochę chyba... Do licha, bracie, co to było? Coś silnego. Chodź i tu. Niebezpiecznego. Jak coś silnego? Jakiś łupieżca. Pewnie. Cały czas jestem. Kłótliwe. No gdzie ty jesteś? Ja tak macham tym toporkiem. W sensie nie toporkiem, tylko ostrzami. O, się przestraszyłem. Ale patrzcie, ściągnąłem tarczę od razu. Z podpalonym. O kurde, co to było? Jak ja zrobiłem to kombo? O, jakiś czas temu. To nie ja. Ha. Może 5 razy uderzyłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Nie wiem. Bo widzieliście, tak jakby zrobiłem krzyż z tych... tych z ostrzy. A tam coś jeszcze było, czy nic? No, mam trzy drogi. Życia nie potrzebujemy. Jest świątynia. Musimy się tam dostać. No już, poczekaj.
To co, teatru się dawno tam nie byłeś, skoro ty nie wiesz, wiem, że co się to ten jest, rozpalił? Ale serio muszę tak zrobić. Wspieraj. Super, srebro. I co, koniec? Serio? Przyszedłem tu po 84 srebra. Teraz to chyba najbardziej czekam na Bloka i Sindriego, żeby w końcu sobie kupować pancerze. Bo z tym to my czuję, że długo nie pociągniemy. Pamiętasz, jak mówiłem, że ktoś może powiedzieć nam więcej o gigantach i Lokim? Mówiłeś. Cały czas starym mówisz. Bogu wojny tych ziem, który nie żyje. No, ponoć nie żyje, ale Odyn coś bardzo się stara go ukryć. No nie? Też tak. Wie, że Tyr mógłby zjednoczyć przeciwko niemu światy. Poza tym, Tyr był sojusznikiem gigantów, więc... Dosyć. Odyn nadal dostaje ofiary. Ale ma je gdzieś. Wiesz co? Patrył się prawdopodobne, że ten... jak to się nazywa? Że Tyr żyje. Bo Tyr odegra... No, miał odegrać w miarę ważną rolę w Ragnaroku i między innymi miał się zabić nawzajem z Garmem. Można nazwać Garma Ogarem Piekieł. To był taki... w cudzysłowie strażnik. To był taki strażnik, który po prostu Bioni bronił Helheimu. Całkiem szybko powracają z martwych, nie? Tak robimy. Bingo! Pyk. Dawaj go, dużymi. Ale ładnie. I finish. O kurczę, jaki fajny finish. Z tymi ostrzami. Dobra, ja postaram się co jakiś czas zmieniać bronię, ale nie zdziwię się, jak większość gry będę grać ostrzami chaosu. Bo bardzo lubię tą broń już. Poprzednim razem nie było tutaj kolumny. A, można i tak. Jak mówiłem, Tyr był sojusznikiem gigantów, więc stanąłby po naszej stronie. No nie wiem, czy stanąłby po naszej stronie. Kim mam się stać? To właśnie on. Jeśli żyje, musimy go znaleźć. Był sojusznikiem gigantów, to nie znaczy, że stanie po twojej stronie. Jeśli, Atreusie. Bo... jest coś, co wiesz. Zobaczysz. Nie wiem, Atreusie, czy zdajesz sobie sprawę, ale... A, tak to zrobić, dobra. Bo każdy bóg nordycki, no jest w jakiejś części gigantem. Przecież ten... A, Lewiatan. Recenz. Przecież Odyn był jednym z... pięciu pierwszych organizmów. W sensie, no nie byli pierwsi, bo właśnie byli dziećmi tego. Co myślisz? Imyra. Nie mam pojęcia, co pierwszego giganta. Znaleźć, ale podobno ma dowody. Zaszliśmy tak daleko. Przekonajmy się. Więc co za tym idzie, jak załóżmy Odyn był no dzieckiem giganta, no to Odyn jest właściwie gigantem, na dobrą sprawę. No dobra, ale po co my tu przyszliśmy? Atreus! No i co teraz? Dziutku. Cześć, gdzie to jest przejście, bo ja nie dowidzę. No co stoisz? No pokaż, jak przejść. Bo tu przechodzimy do góry. Co, tu w dół? Dobra. No, super. Szybko piszkę. Ej! Ojcze! Ty ostrzy! Wali! Wiedzy! Z lewej! Zostaw mnie! Ale oni tak dużo ciosów wytrzymują, nie? Jak na to, że ostrze chaosu to jest przecież... Można nazwać nawet, nie, legendarną. Więcej niż legendarną bronią. Ło! Pyk, masz o... O kurde! Co to jest?
To jest to przyciągnięcie Hyperiona, które mogę odblokować? Dobra, to mi się podoba ten atak. No czy ty... Za tobą! Uważaj! Możecie mi dać spokój. Proszę. O Jezus, ale jesteście jeszcze... Aha, dobra. Ta combo to jest tylko i wyłącznie lekkie ciosy. Jak ogień za mną? To będę musiał użyć tego lewiatana? Trafiłem. O kurde! Jakie mocne. Sięgnę? Ała! Oj, ale masz. Żegnaj! A jeszcze tu była kolumna do walki, ale prawie zdechłem. Czekam, muszę się podleczyć. Pyk. Kurczę, ale wam powiem... Ostrza chaosu, dobra broń. Nic nie mogę zrobić, nic. Atreus, daleko do tej świątyni jeszcze. Zabawne, że Fimbul Winter osłabia całą pomocną magię, a jednocześnie coraz to nowe plugastwa mają się świetnie. No. No idź. Dobra, ale ja się pożegnam w tym momencie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. No co mogę powiedzieć? Jesteśmy w drodze do świątyni Tyra, chyba. Czy tam do jakiejś świątyni. Jak Kratos zaufał Atreusowi, nie wiem. No ale ja się pożegnam, mam nadzieję, że wam się podobało, do zobaczenia i cześć.